Na terenie gminy Kozienice trwa budowa dwóch sal gimnastycznych przy publicznej szkole podstawowej nr 3 oraz przy szkole podstawowej w Stanisławicach. Są to wielomilionowe inwestycje mające służyć naszym mieszkańcom. W Trójce prace rozpoczęły się w ubiegłym roku. Na koniec lutego ich zaawansowanie wyniosło 25%. Koszt tej inwestycji bez nadzoru inwestorskiego i kosztów projektu to ponad 6 700 000 zł. Zakres prac obejmuje budowę jednokondygnacyjnej sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i wyposażeniem, a także zjazdem i chodnikami na zewnątrz. Przebudowane będzie także boisko zewnętrzne do koszykówki. Dzięki tej inwestycji poszerzona zostanie oferta sportowa dla uczniów oraz dla mieszkańców, w tym klubów sportowych. Przypomnijmy, że PSP nr 3 jest szkołą z największą liczbą uczniów na terenie gminy Kozienice. Pracę realizuje konsorcjum trzech firm z Kielc. Druga sala gimnastyczna powstaje w Stanisławicach. Koszt jej budowy wynosi bez nadzoru inwestorskiego i kosztów projektu prawie 3 miliony złotych. Na koniec lutego zaawansowanie prac wyniosło 33%. Zakres prac obejmuje m.in. budowę sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i wyposażeniem, budowę chodników, zjazdu, miejsc postojowych i drogi dojazdowej. Wykonawcą robót jest firma budowlana z Pionek. Zakończenie budowy obu sal gimnastycznych i oddanie ich do użytku planowane jest na 2021 rok.